Pierwszego dnia polonistka zachowała się jak zawsze. Zadała uczniom klasy czwartej pracę domową, która, zważywszy na zbliżający się 20 września, nie była wcale oryginalna. Myślę, że dobrze wiecie, co usłyszeli. Ba, może niektórzy z was z sentymentem przeniosą się w minione już lata i dni. Przygotujcie w zeszycie notatkę na temat sylwetki patrona. Jutro bądźcie przygotowani do odpowiedzi. Nie toleruję kopiowania z internetu. Pamiętajcie, nie kopiujcie z internetu. W zadaniu tym nie byłoby nic szczególnego, o ile wszyscy uczniowie wiedzieliby, kto jest patronem ich szkoły podstawowej oraz gdyby sam patron był choćby tak rozpoznawalny i wyszywalny jak Prus czy Kopernik. Nie kopiujcie z internetu. Marek, bez większego entuzjazmu, ale i bez wyraźnej niechęci, wszak szkoła to szkoła, przystąpił do wykonania zadania. W tym celu wrócił do domu, zjadł obiad, rozpakował się, zgromadził potrzebne do eksploracji źródła. Na informatyce uczono Marka, że są różne wyszukiwarki. Aby co nieco dowiedzieć się o Stanisławie Srokowskim, skorzystał z nieodzownych rad doktora Gogle. Zminął lisa witalisa, bądź pchły szachrajki, wstukał 10 sprawnymi palcami dane poszukiwanego obiektu. Nie toleruję kopiowania z internetu. Nie toleruję kopiowania z internetu. Ponieważ wiele czekało na niego spraw niecierpiących zwłoki, zaliczyć do nich należy grę, gazetę, serial i kolegów, kliknął pierwszy wyszukany link. Poeta? I ten fakt zastanowił Marka. Pani od polskiego nigdy jeszcze nie wspominała o takim poecie. Co więcej, o poecie patronie. Jeszcze żyje? Na obrazie wygląda inaczej. Dla niewtajemniczonych nie ma włosów, nie ma brody, za to ma okulary. To może twarzoksiążka. Marek był z siebie bardzo zadowolony. W końcu zawsze znajdował tamtego, którego szukał. Widząc znajome zdjęcie, wyciągnął z rękawa białą chorągiewkę. Zapytam kogoś. Ponieważ Marek bardzo lubi spacery na świeżym powietrzu, nie zrażały go rozbieżności w wypowiedziach respondentów. Ten, co rządzi w Srokowie, nie wiem, nauczyciel, nikt taki z nami do klasy nie chodzi, geograf, urzędnik konsulu Arny, założyciel Srokowa. Tak w ogóle czuł się wyśmienicie, może to wpływ świeżego mazurskiego powietrza pozbawionego krakowskiego smoga, a może to świadomość, że w domu, w przytulnym pokoiku, w magicznym okienku czeka na niego wielki świat, w którym pedia, to znaczy encyklopedia, zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Zagrzał palce do walki. Dziecko, a gdybyś tak przyłożył się do konkursu wiedzy o patronie, jak to dawniej w szkole bywało, to wiedziałbyś, ile w tym źródle jest błędów. Nie Uniwersytet Lwowski, a Politechnika. Nie Akademia Rolnicza, a Górnicza w Przybramie. Muzeum Podolskie założył w 1909 roku, a nie w 1913. Dyrektorem Instytutu Bałtyckiego był tylko w roku 1926. Pełna nazwa komisji brzmiała: Państwowa Komisja Ustalania Nazw, Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, a zajmowała się ona ustalaniem nazw na ziemiach odzyskanych, a nie spolszczaniem, bo jak za spolszczenie uznać zmianę z niemieckiej nazwy Drenkwurt na Srokowo, która to odbyła się w roku 1946, a nie 1950. Wiem, że nic nie wiem. I jak tu lubić szkołę? Że też na patrona trafić się musiał taki niecodzienny gość. Ale mamy przekichane. Inni uczniowie mają lepiej. Jan Paweł II, Mikołaj Kopernik, Bolesław Prus, Janusz Korczak. Internet aż huczy od informacji na ich temat. To już chyba nawet o Kubusiu Puchatku łatwiej byłoby znaleźć informacje. Zawiódł Facebook, Wikipedia i Google. Ale, cóż to? Uśmiech wykwita na ustach. Eureka! Ach przecież, został jeszcze YouTube.
Mała miejscowość niedaleko Krakowa. Na świat przychodzi syn Izy i Leona. 1872 to początek jego ziemskiej posługi. Węgierze z rodziny się wychowuje, babcia Teresa wszystkimi dyryguje. Stanisław Strokowski, bo o nim tu mowa, pojechał uczyć się do miasta Krakowa. Strokowski, Strokowski, Strokowski ska, Kraków, Warszawa, Strokowo, Polska. Strokowski, Strokowski, Strokowski ska. W roli nauczyciela piastował funkcję wojewody i konsula. Spoczął na ewangelickim cmentarzu, ojciec i tego syn Strokowo. W 80 roku Strokowska szkoła przyjęła imię Stasia profesora. Strokowski, Strokowski, Strokowski staw. Więcej informacji znajdziecie Państwo w pracy Małgorzaty Szostakowskiej oraz zawartości stron internetowego Polskiego Słownika Biograficznego wydanego przez Narodowy Instytut Wizualny, opracowanego przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Łączę wyrazy uszanowania i globalnej czci.